Dzień dobry, zapraszam do oglądania. Dzisiaj przepyszna i szybka propozycja na śniadanie lub kolację. Wystarczy jabłko i składniki, które są zawsze w domu. Do przygotowania tej pysznej potrawy potrzebne będą jajko, jogurt, mąka, cukier z wanilią, jabłko, olej i cukier puder. No to zaczynamy. Do miski wbijamy jedno jajko. Wsypujemy łyżeczkę cukru z wanilią, może być cukier wanilinowy. Wlewamy około pół szklanki jogurtu lub kefiru. I wszystko dokładnie mieszamy rózgą. Następnie wsypujemy 4-5 łyżek mąki. Ilość mąki jest zależna od wielkości jajka i gęstości kefiru. Ponownie wszystko razem mieszamy do uzyskania gładkiego ciasta. Aby placek był grubszy, można oczywiście wlać więcej jogurtu i dodać trochę więcej mąki. Należy wówczas tylko pamiętać, że trzeba smażyć trochę dłużej. I kolejne jabłko. Umyte i obrane jabłko ścieramy na tarce o dużych oczkach lub kroimy w kosteczkę. I można to zrobić bezpośrednio do miski z ciastem. I całość mieszamy. Na patelnię wlewamy około 2-3 łyżki oleju. Patelnię rozgrzewamy i na rozgrzany tłuszcz wykładamy ciasto. Rozprowadzamy równomiernie i smażymy około 4-5 minut na średnim ogniu, na złoty kolor. Placek obracamy, gdy już od spodu będzie rumiany. I smażymy jeszcze około 4 minuty. Usmażony placek zdejmujemy z patelni. Posypujemy cukrem pudrem i podajemy gorący. Polecam gorąco. Placek jest bardzo smaczny. Doskonale smakuje i dzieciom, i dorosłym. Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Smacznego!